Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego gromadzi nasz, naszą myśl wokół bohaterskich powstańców, żołnierzy, osób świeckich, harcerzy, wszystkich, którym droga była niepodległość, Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, którzy w powszechnym zrywie ruszyliby przynieść niepodległość, wolność, wyzwolenie naszej ojczyźnie. Wśród nich był. Młodziutki kapłan, zaledwie 30-letni, ksiądz Tadeusz Burzyński, kapłan diecezji łódzkiej, który w czasie powstania znalazł się w Warszawie u sióstr Urszulanek jako kapelan Armii Krajowej. 1 sierpnia, tuż po godzinie W, godzinie wybuchu powstania warszawskiego, doszedł sygnał, iż jest ranny powstaniec. Ksiądz Tadeusz w kaplicy sióstr w tym czasie dokonał wystawienia na święto sakramentu, zabrał oleje święte, ubrany w komrze stół, wyruszył wraz z siostrami sanitariuszkami, by przynieść tego rannego powstańca. Niemcy widzieli dokładnie, że idzie to yy, yy, pomoc sanitarna do rannego. Strzelali, rzucali granaty. Z, tego, z tych osób udział spośród sióstr tylko jedna przeżyła. Ksiądz Tadeusz został ciężko ranny, przyniesiony na noszach do, do, do domu sióstr Urszulanek. Tam jeszcze modlił się, świadom do końca modlił się słowami anioła z Fatimy. Jezu, Kocham Ciebie, Jezu adoruje Ciebie. Przyjął tam jeszcze sam już sakramenty święte i wszyscy zaświadczają, którzy byli świadkami Jego śmierci umierał jak bohaterski kapłan, jak żołnierz na posterunku. Ksiądz Tadeusz Burzyński jest bodaj jedynym kapłanem, męczennikiem II wojny światowej spośród wszystkich kapłanów diecezji łódzkiej, którego szczątki dzisiaj mamy z stacji, że był pochowany. W roku 2014 dokonano jego ekshumacji szczątek, przeniesiono tutaj do Łódzkiej Archikatedry. Jest sługą Bożym, a więc kandydatem na ołtarze. Modlimy się o jego wyniesienie na ołtarze, o cud za jego przyczyną, ale jednocześnie też w rocznicę 77, rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, przypominamy jego bohaterską ofiarę, ofiarę jego miłości do Boga, do bliźniego, do ojczyzny prawej kaplicy w archikatedry łódzkiej, gdzie mamy nazwiska kapłanów męczenników II wojny światowej, gdzie jest sarkofag ze szczątkami Tadeusza księdza Tadeusza Burzyńskiego, zachęcamy do modlitwy o jego wyniesienie na ołtarzy, o łaski za jego przyczyną, o które może wyprosić u Pana Boga. Prosimy też o to, by jednocześnie stał się znakiem dla nas wszystkich tego, który oręduje, oręduje w naszych sprawach u Boga.